Cześć, ja jestem Mateusz, witam was bardzo serdecznie w 132 materiale z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, dzisiaj sobie przejdziemy do zleceń morskich na tym oto forcie. Kto nie oglądał poprzedniego odcinka, przypominam, że przyjęliśmy fort Serra Nidla w poziomie 57. Tak więc co? Tutaj mamy... Aha, to nie tutaj. To gdzie my mamy te zlecenia w takim układzie? Muszę popatrzeć na mapkę. Ej, jakiś błąd. Nie ma zleceń. Co jest? Naprawdę, coś jest nie tak tutaj. Tutaj można jedynie przekupić. O te gwiazdki. O właśnie, jak w ogóle mamy sklepik. Sprawdźmy sobie coś. Czy tutaj mamy coś dostępnego? Na ulepszenie. Aha, tutaj nam trzeba. Metalu nam trzeba troszkę. Niecałe 200 metalu. I tutaj nam trzeba schemat. Elitarny taran. Kurde, jeszcze muszę odsunąć ten mikrofon troszkę. I tutaj nam trzeba schemat. Tutaj schemat. I wygląda, że tyle na to. Ile tu mamy jeszcze tego? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery do uzupełnienia. Wygląd może coś tutaj byśmy zmienili. Niestety nie ma materiału jak na razie. Amunicja. Może uzupełnijmy kule moździerzowe, bo to się przydaje. Zapłacimy 300 reali. No i myślę, że tyle. Możemy coś sprzedać, ładunek jakiś. Tak, cukier, mamy 3 cukry za 60 reali, więc sprzedajmy. Po co nam to? Rum, 73 sztuki za 1095 reali. Okej. No i tyle. Sprzedaj towary łowieckie. Skóra huty chyba się nie przyda, więc 170 reali za 2 skóry. Skóra wyjca się nie przyda, więc za 3 skóry 300 reali. Skóra krokodyla się nie przyda, więc za 2 skóry 400 reali. Koź rekina młota się nie przyda chyba. Nie, jednak się przyda. Zwykłe kości sprzedam, ponieważ chyba... Tak, tak, sprzedam, bo strzałka kosztuje 25, więc bardziej się opłaca. 8 kości za 400 reali. Żarłacza białego się przyda, tak jest. I skóra białego jaguara się przyda, tak jest, okej. Dobra. Więc wychodzimy stąd. Nie wiem dlaczego nie ma tych zleceń morskich, coś się pojebało. Na to wygląda. No ale nic, na razie sobie w takim układzie przejdźmy dalej. A będą to skrzynki. Wyznaczmy drogę do pierwszej lepszej skrzynki. I sobie podejdziemy po nią. Przypominam, że w skrzynkach są pieniądze. Ale myślę, że jeśli ktoś ogląda serię z danej gry, o której nic nie wie, to na pewno nie zaczyna od 132 odcinka. Okej, tutaj mamy tą skrzynkę. Jest trochę reali. 1 na 2. Jeszcze jedna skrzynka, ją widzę od razu na mapie, to nie muszę wyznaczać drogi. Tędy jednak nie wyjdę. Ale jednak to chyba tędy muszę wyjść jakoś. Może z drugiej strony tutaj. Tutaj nie mogę wejść, więc trzeba jakoś tutaj wyjść. Tak jest. I tutaj. Okej, jest tutaj. A więc skrzynki już mamy zaliczone. Jeszcze tylko fragmenty animusa. Już tutaj widzę jeden. No wyjdź, wyjdź, wyjdź. Czemu nie wyjdziesz? Co jest? Co jest? No, w końcu. Dobra, jest jeden i jeszcze jeden został. Nie widzę go, więc muszę sobie wyznaczyć drogę. Nie wiem dlaczego nie ma tych zleceń morskich.
Jestem ciekaw właśnie. Chyba będę musiał skoczyć do wody, na to wygląda. Tak jest. Dobra, skacz tu. Mam nadzieję, że się nie zabije. Nie zabił się, okej? Okay? Aha, niewidoczna ściana. Nie, jednak nie trzeba. Okej, okay, no ale gdzie te zlecenia morskie? To bardzo ciekawi. No nie widzę ich, naprawdę. Może najpierw trzeba przekupić, nie wiem, sprawdźmy to. Chociaż tak być nie powinno. Oj. Ale strzelają, masakra. No wyjdź tu, nie wyjdziesz? Co z ciebie za asasyn, jak ty tu nie wyjdziesz? Nie. Ale fart. No weź go przekup na te 200 reali. No ale nic się nie dzieje, no. No what the fuck? Nie wiem, o co chodzi. Może to gdzieś na innej wyspie albo coś takiego, no nie wiem. Sprawdzimy to. A na razie zrobimy sobie tak, że... tutaj mnie korci znowu przypłynąć, no ale... Skoro mamy wszystko na złoto, więc nie ma sensu. A teraz popłyniemy po prostu po tą skrzynkę i zrobimy sobie takie koło. Więc na razie zabieramy się za tą skrzynkę. A następnie na jakąś nieznaną wyspę. Nie wiem, dlaczego na tym forcie nie ma, kurde, tego, no ale nic, przyjdziemy tu następnym razem. Ale walczą. Już teraz teren nie jest zastrzeżony, tutaj mamy jakąś skrzynkę, bym się po nią wrócił. No, naprawdę czasami warto, ale już znikła, no niestety, tak już bywa w tej grze. Tutaj mamy jakiegoś gniowca, widać. I ja, poziom 49. Dużo metalu ma, pierwszy raz się z takim spotykam. Zwykle to był 36. Chętnie bym go zaatakował, ale nie będę go atakował, bo nie wiem, czy jest mocny. A po drugie, na razie szkoda czasu, mam nadzieję, że ten gość we mnie nie uderzy, bo rozpocznie się dopiero teraz walka. Ale spoko, jego liny weszły w moje, ale dobra, w moje żagle. Jego kadłub po prostu. Dobra, tutaj mamy jakąś małą wysepeczkę i to naprawdę małą. Tutaj też mamy jakąś skrzynkę, widać na to. Sobie ją po drodze zabierzemy. Góra, by przejrzeć się miejscu. Cukier 4 sztuki, ok, zwalniamy. Zaraz sobie tam przejdziemy. Czy on odpycha swoich? Okej, okay, przeszukujemy. I w ogóle, która to jest skrzynka na miejscach nieodkrytych? 41 na 46, okej, okay, czyli tutaj jeszcze 5 skrzynek zostało. No, oczywiście na miejscach nieodkrytych, nie w grze. Bo w grze to jeszcze troszkę ich będzie. Mamy ten fajny ubiór, nie wiem kiedy go zrobiliśmy, chyba w 130 odcinku. Ocelota, z ocelota chyba. Bardzo mi się podoba. Dobra. Tutaj jeszcze mamy skrzynkę, zabierzemy. Nie wiem, czy ona nie jest na wyspie. Już teraz. Tak, ona jest na wyspie, jej nie zabrałem. No nic, zatrzymajmy się jeszcze. Zauważyłem jej. Zaczyna nam się szarówka taka robić. Zwaść stąd. No, otwórz. Cukier 3 sztuki. Okej. Okay. Nie wiem w ogóle, po co takie płynięcie było robione. Przecież to nie ma sensu.
Wiadomo, że każdy chce szybko dopłynąć. Okej. Sprawdźmy co teraz. Jesteśmy tutaj, więc zabierzmy się za tą nieznaną wyspę New Bone. Dzika przyroda chyba mamy wyjca, jak się nie mylę. Elementy do zbierania 5 skrzyń, 3 fragmenty animusa, akcje poboczne 1 z telmajów, 1 punkt widokowy, a także 2 zlecenia zabójstw. Okej, więc sobie tam zaraz podpłyniemy. I zajmiemy się tą wyspą. Mam nadzieję, że nie zahaczę. To tak jak jazda tirem normalnie. Okej, można sobie wrypać szybkość podróży i sobie spokojnie tam płynąć. Tutaj mamy ratunek, nie wiem czy go złapię, czy nie jest za późno. Okej, udało się, załoga. Raz jeden, znaczy to powinno być plus jeden, ale jest x1, nie wiem dlaczego. Wow, strefa zastrzeżona i zaraz mnie gość na pewno... Aha, te statki chyba trzeba będzie załatwić, na to wygląda. Liniowiec poziom przy... O, masakra. O, masakra. Nie trzeba się nimi zająć w takim układzie, rozprawić się z nimi. Tylko nie szybkość podróży. Nie mam wyjścia, muszę nawalać tak. Muszę tak, bo inaczej się nie da. Dużo jest tych strasznie martwych punktów. Jeszcze on mi zaraz taranem zarypie. Fuck, mam strasznie mało życia. Mam nadzieję, że zaraz padną. Okej, udało się w takim razie. Jeszcze tych trzeba załatwić pewnie, ja pierdzielę. Raczej mi się nie uda, chyba muszę stąd spływać. Jeszcze tu jest następny, fuck. Fuck, spadaj stąd. Musiałem stąd spływać, mam nadzieję, że tamtym życie się nie odnowi z powrotem. Dobra, że mam trochę tych moździerzy, to może sobie tak poradzę. Każdemu po trochę można życie pozabierać. Okej, tych się udało zniszczyć. Takie okrążenie można zrobić, można powiedzieć. Okej, czyli te trzy statki z głowy. Czyli wszystkie już z głowy na to wygląda. Teraz można sobie po prostu na spokojnie abordaże porobić. Tamte mnie nie atakują. Więc teraz na spokojnie. Myślę, że do końca odcinka już nam z tą wyspą zejdzie. Bo jeszcze te statki trzeba plądrować. Okej. Jest 15 do załatwienia i bandera statku do zniszczenia. A jeszcze z nami walczyć będą, kurde. Dwóch. Pięciu. Sześciu. Ajajaj. Może trochę z pistoletu by ich pozałatwiać.
No gość nie padł chyba. Nie, no jednak padł. Nie, bo nam załogę wybiją, lepiej powalczyć trochę. Okej, teraz jeszcze tylko bandera. Znikaj stąd. Aha. Tego by załatwić. Żeby się nie wpierniczało tutaj. A nie, to jednak tutaj. Okej. Idziemy na górę. No nie! Kurwa, myślałem już. Kurka wodna. Wychodź, no czego mnie wyjdziesz, człowieku? LOL. No lol. No w końcu. Tutaj trzeba po tym sznurku wyjść. No i gotowe, zniszcz. I po robocie. Jest idealnie. Będzie trochę materiału do tego. Przyda się. Drewno, cukier, ciężkie kule, wybuchające beczki, członkowie załogi. Naprawmy kawkę, mamy naprawdę mało życia. Dam tylko odstrzelić. No i po sprawie. Okej, tu mamy kolejny abordaż, za który się weźmiemy. No i mamy to samo, co na tamtym statku. Okej, 11 zabitych, jeszcze 4. Doskocz. Kurde. Trochę za wcześnie. Ale mi z bani przyjebał. No i czego nie zrobił ko... A, bo on kontry nie może mu zrobić właśnie, zapomniałem o tym. Okej, 15 załatwionych, teraz tylko banderę tam zniszczyć. Ale z której to strony, to z tej strony. Dobra. Od razu go bić. Poleciał. Chyba. Ano, poleciał. Poleci. Tak jest, do samej wody. Okej. Teraz tylko po tą banderę. A, teraz wyszedł normalnie, a wcześniej miał problemy. Dobra, zniszcz. Nawet idzie nam to sprawnie. Rum, cukier, ciężkie kule, kule moździerzowe, członków załogi trochę mamy. Dobra, zmniejszmy poziom rozgłosu w takim układzie. Puścimy ich wolno. Dobra, i mamy jeszcze jeden abordaż. Znowu ten liniowiec? Coś tu się nie zgadza. Oj, naprawdę coś tu się nie zgadza. Spadamy stąd w takim układzie. A
A jeszcze mamy mało życia do tego. Mam nadzieję, że go szybko rozwalę. Udało się. Ale fart. Mam nadzieję, że więcej żadnych liniowców tutaj nie będzie. I jeszcze tamten przypadkowo chyba zatopiłem. Tak jest. Ajdź. Ale przynajmniej mamy po pół towaru. Za to mamy tego liniowca teraz. Okej, tutaj będzie 20 do załatwienia. Bandera statku i wrodzy oficerzy. Tutaj chyba będzie za wysoko jak na ten statek. Znaczy za nisko, chciałem powiedzieć, za wysoko. Za wysoki statek oczywiście mi chodziło. O, coś tam trafiłem. Ale nie bardzo, dobra. Tak więc przejdziemy sobie na ten statek. Okej, 6, 7. Załoga już minus 1. 9. Kurde, nie mogę strzelić, kiedy ta kontra. Czasami mi się uda, czasami nie. Okej, jeden wrogi oficer załatwiony. I kolejny też. Jeszcze trzech do załatwienia. Ja pierdzielę, napierdalam go i napierdalam, o co tu chodzi? Zablokowało się coś, na serio. Kurde, no nie mogę. Po prostu mam ograniczone pole widzenia, żeby szczaić, kiedy tą kontrę zrobić. No właśnie, teraz mi się akurat udało. Muszę go załatwić w końcu, bo mnie denerwuje. Dobra, 20 już zabitych, teraz jeszcze tylko tą banderę. No szybko, kurde. Co on odwala? No w końcu. Jeszcze tych trzeba załatwić. Jezus Maria, nie! Ale fart. Ależ to był fart. Tamtego by załatwić. Strzelał do mnie. Baranie. Dobra, idziemy po tą banderę. To jest naprawdę potężny statek. Naprawdę widać różnicę. Niech mi się życie odnowi teraz. Wow, jeszcze tu do góry trzeba wyjść. Dobra, niszczymy. Dużo walki, naprawdę. W tym odcinku. Okej, nawet reale są. Rum, cukier, ciężkie kule, kule moździerzowe i 7 członków załogi. Wyślijmy do floty, tak więc, bo to jest potężny statek naprawdę. Tam się przyda, choć nie wiem, czy jeszcze będziemy z tego korzystać. No ale to się zobaczy. Dobra, a więc powinniśmy jeszcze jeden abordaż mieć. Tak jest, jest ten liniowiec. Tutaj mamy jeszcze ratunek, bym się zawrócił chętnie po to. Trochę w złą stronę, no ale dobra. Mam nadzieję, że jak kawałek nie odpłynę, to z powrotem nie będzie liniowca. Okej. Chociaż załogę i tak mamy pełną. Nie mogę wypłynąć z tej strefy. Jeszcze tam, kurde. Skrzynka, to jeszcze po nim podpłynę. Mam nadzieję, że nie będzie z powrotem walki. Jeszcze tu ratunek. No wszystko na kupę teraz.
Okej, okay, metal 5 sztuk, przyda się metal. Jest, liniowiec dalej stoi tam. Ratunek mi teraz zniknął. Ale ratunku nam nie trzeba, szybkość podróży. Podobno na tym szybciej statek płynie. Fuck, żeby ten mnie znowu nie złapał, bo będzie lipa. I to nawet dwa statki nam nie płyną. Nawet trzy. No i z powrotem jest liniowiec, no nie wiem o co tutaj chodzi. Wiecie co ja zrobię? Nie będę po prostu już tego statku opierdzielał. Tylko płynę wprost w pizdu tam, w tą wyspę. I tyle. Po prostu. Tylko będzie znowu, że nie mogę puścić steru podczas konfliktu. No i to taka lipa jest trochę, kurde. Teraz samogólnie się wpakowałem. Ciul, płynę tu. Ta, tyle, że moździerze na mnie napierdzielać będą. Przepuścili mnie? Czy mi się wydaje? Nie, nie mogę puścić steru, kurde lipa. On tu nie wpłynie, bo się nie zmieści, więc... Chociaż tyle. 12 moździerzy tylko mam. Jeszcze ten pajac. Kurde, na mnie moździerze teraz będą napierdzielać. Fuck, muszę stąd znikać! No znikaj stąd, no nie, no, no nie wierzę. Nie widzę ich tam. Ten pajac tu jest, czy mi się zdaje? Chyba tak. No nie, no znowu. Ja pitole. Nie, no to jest naprawdę za mało życia, to jest kurwa... Piździelstwo. Wszystko na mnie, to już jest koniec całkowicie. Zatapiam go w piździec stąd. Oj, to jest masakra już teraz. Kurwa mać. Fuck. Lipa trochę. No i co? I znowu mam na nich walczyć. Ja pierdzielę. Przynajmniej mam pełne życie, teraz mogę się z nim zmierzyć. Zarypałem trochę, bo mi się zachciało abordaży głupich. Już bym był na tej wyspie dawno. Już powinniśmy kończyć odcinek, ale... Jeszcze się skuszę raz. No, teraz ich nie ma, zaraz wyskoczą. O, właśnie. Nagle się pojawiły. Palanty. To trzy statki do załatwienia, a pitole. Najgorszy jest ten liniowiec pieprzony. Fire! Look up! Fire! That's where the most gender!
Dobra, udało się. Teraz nawet nie zabieram tej skrzynki, ani nie zabieram się za te abordaże. Spieprzam od razu tam do wyspy. Mam nadzieję, że zaraz z kolejnej liniowcy nie wyskoczą. Mam taką, miejmy taką nadzieję, kurde. Co mi się tak obraz pieprzy, nie wiem dlaczego. Dobra, można zacumować, jest gitara. Jak już to przejmiemy, to już będzie w porządku, bo już nie będzie chyba strefy zastrzeżonej. Tak mi się przynajmniej zdaje. Co mówi, no co mówi, co mówi? Co jest? Magazyn, aha, okej. Czyli mamy jeszcze magazyn. I myślę, że to sobie zostawimy na kolejny odcinek, żeby było ciekawiej. Tak więc ja już się pożegnam z wami. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki. Cześć!